what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Your heart filled indeed. Being a pirate is a wretched deed. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Cześć wam, dzisiaj my z Wizu Wizualnie jest ze mną. Tady wróciłam, dzień dobry. Jest! Tak, bo w drodze jest jeszcze jeden odcinek, którego nie widziałaś na tą środę i ja zginę marnie, ale okej, dobra. To prowadź, ja nic nie mówiłem. Ja nic nie mówiłem. Ej, tak cię muszę zjechać za te w ogóle nieuczenie się, niesłuchanie i w ogóle... Oj, tam ja jestem wiecznym studentem. Serio mówię. Statki widzę. Jesteśmy w domu prawie. Jakieś Coast Star Turtle. Ta. A okay. Kto ci kazał iść tamtą stronę? Chodź tutaj. Rozglądałem się. Gdzie ty jest? Gdzie jesteś? Nie widzę cię. Nie wiem, gdzie jesteś. To będę stał i się nie ruszał teraz. Gdzie jesteś? A, tu jesteś. Okej. Okay. Ciebie za rączkę. Po prostu tylko za rączkę. No. Ewentualnie na smyczy można. Większy zasięg wtedy. Boże. Ta-da-da-da-da. Nogi mi zaczęły drętwieć. Będę za chwilę narzekał. Będę marudny, bardziej niż zwykle. Możesz być jeszcze bardziej? O matko. Oj, ty mnie jeszcze nie widziałaś marudnego. I walnąłem się w paluszek. Jak wnosiłem kota po schodach, zaczął się wiercić. Nie zauważyłem, że jest jeszcze jeden stopień i się tak koncertowo huknąłem. To znaczy zrobiłem krok do przodu, a nie w górę. I to bolało bardzo wielce. No, który poziom tu są? 20. Aha, tu my jesteśmy ten. Ten jesteśmy. A tutaj, co by mnie robi, to zadaje obrażeń 1, tak? I 1, i teraz... Ale myśmy tu normalnie kiedyś latali, czy nie? Bo ja tej miejscówki nie pamiętam. Może jak nagrywaliśmy wstępniak do... Wstępniak do piratów, to może tu byliśmy na statkach, ale tak nie pamiętam. Jakieś questy żeśmy tu robili, ale nie pamiętam. Okej, dobra, wiem plus minus gdzie jestem. Ja tutaj lecę czasem wykonywać dailies od tych, jak oni się tam nazywają. No właśnie, no. Ale to lecę na skrzydłach i wracam na skrzydłach. I jeszcze jedno. Słychać mnie? Tak jest. Okej, bo cię przycięło bardzo i myślałem, że może mnie wywaliło. A znając... Nie przycięło tak. Mnie, tylko się biłam w grunt. No właśnie u mnie wyglądało, jakbyś biegła w ten, nie wiem co to jest, kukurydza czy coś i tak się zwiesiło na tej kukurydzy. No. I już myślałem, że to znowu u mnie internety, a od kiedy wróciłem internety mnie bardzo rozpieszczają. Tak, naprawdę bardzo mnie rozpieszczają internety. Dwa dni chyba jestem i przez półtorej dnia nie miałem neta, więc nie. Ale jest dobrze, nie zapeszać. Jest bardzo dobrze, nie zapeszać. I jest brązowa ziemia, nie będę mógł marudzić, że jest fioletowa ziemia. Wow! Niemożliwe normalnie. To jeszcze raz, kiedy jest update nowy, ten z grafą? 5.0 mamy info potwierdzone już przez pana Nika z Gameforge'a, że będzie w sierpniu. Dokładnej daty nie ma, ale w sierpniu. Czyli ostatni dzień sierpnia, tak? Prawdopodobnie, ale będzie sierpień. No to spoko, to za ile? 4 nagrania? 6 nagrań? Jakoś tak. To kurczę, całkiem ładnie. Trzeba będzie nowy wstępniak zrobić. Demet! Ten mi się podoba.
A jacy będziemy piękni wtedy, ojejo. No, tak bym nie przesadzał, no. Flight Transporter i lecimy do... Hill Village. Baltazar. Baltazar Hill Village. O, zniknęłaś mi, pojawiła się znowu. I znowu. Widzisz? Taka magia. Pojawiam się i znikam. Czekaj, był taki utwór, ale nie zanucę dla dobra wszystkich. Ty, to wygląda coś jak z pierwszej wojny światowej, te. Okopy. W plecaku mam herbatkę, abym na żywo się napił, ale nie mogę, bo kot na mnie leży. Okej. I tu już wiem, gdzie jestem. Byłem tu przed chwilą. Tak, więc sobie oddałam. I teraz sobie weźmiemy... U Hańca mam ciemno-niebieski quest, tak tylko mówię. Tak, dokładnie. Gdzie on jest? A, to jest dobrze. Tak. Hańca bierzemy sobie instance, dark place quest. Tak, okej. Okay. Instancje dzisiaj robimy? Mhm. Okej. Okay. Czy myślisz, że po tak długiej przerwie się nadaje? Nie, na serio? Chodź, będziemy wstęp do tej instancji jeszcze zrobimy. Chodź, weźmiemy tutaj quest. Chodź. Dobra. Żeby wyjaśnić, o co chodzi w tej instancji. Trzeba wziąć questa tego stąd. Od Surta. Infiltration Routes, tak? Mhm, wiesz, będzie film. Ło, wow, oni są tacy żółci? Mhm. Film chyba graficznie troszeczkę jest popsuty, albo jest taki specjalnie, nie wiem dokładnie, ale chyba raczej to pierwsze. Ale wyjaśnia, o co chodzi z instancją. The common people sickened and died outside the gate, and became the undead that wander those grounds even now. Okay, spoko. Fajnie. Tak. I mam pogadać z Neligorem. Chciałbym to zobaczyć. Dobra, musimy iść do Illow Forest. Tak, Illow Overlook. Dobra. Overlook, tak? Czyli do Illow Overlook się... Okej, lecę. Macham skrzydłami już nawet. Ciekawi mnie, jak oni teraz, bo jak oni zmieniają wygląd modeli wszystkich, nie? Tych postaci. To mobów też? Bo tak. Czyli w tych wszystkich filmikach wszystko będzie zmienione graficznie. Znaczy, no wiesz, tak nie całkiem zmienione, a tak polepszone, no ogólnie. Lifting ładnie, taki. Taki, no. Znaczy, wszystkie ludzkie modele powinny być zmodyfikowane, a te potwory to niekoniecznie, tak? Przynajmniej nie tym razem jeszcze. O. No nie wiem, no dokładnie wszystko ma lepiej wyglądać, tak mi się wydaje, nie wiem. To znaczy, nie, no wiesz, wystarczy, że dorzucą tam cieniowanie, shady i ten, shadery. Ja tu stoję i się nie ruszam, bo się boję, że coś zepsuję. Mm. Okej, okay, jesteś. Mm-hmm. Nie widziałem cię przez chwilę. Chodź ze mną. Mm.
Nie obracaj się! Co? Nic! Nie! Biegli! Teraz nie obracam się. Chodź teraz. Skaczamy przed ciebie tam. Było blisko. Cieronimo! Troszkę mnie wyniosło, ale jestem. No i tutaj z takim jednym jeleniem gadajmy. Pan Zaporożem. Zaporożec. Co? Suchar? Dnia? Był? Właśnie? Można odhaczyć? Dobra. Aha. Tam już szarżujesz dalej. Okej. Tam się wyniosło, okej. No i teraz tutaj na dół. Okej, możesz już skakać. Mogę? Tak. Też. Okej, zmienił się trochę klimat. Gdzie mam dociesz? Przestałem widzieć, jesteś za bardzo akaj, widzę się znowu. Bo cię wyniosło, a mnie troszkę mniej. Na ziemi jesteś. No tak, za chwilę mi się skrzydła skończą. O, ale bajeranska animacja była. Jak spadałem. Ale zaraz cię znajdę. O, tu jesteś. No i ten rejon to ja znam. Nie pierwszy raz się tu zgubiłem. To chodź. Znaczy nie wiem gdzie jestem, po prostu wygląda znajomo. Są dwie różne rzeczy. To kwiatki ubijaliśmy, skiny pirackie. I te floating planty są czasem w tym. Czemu ja tak powoli biegnę? Byłem w walce? Musimy wampira zabić po klucz. Okej. Tak, jesteśmy. Nie wiem, w którym momencie wywaliło nagrywanie, więc może być pewien przeskok. Po drodze się zgubiłem, nie mogłem wylądować. Dori musiała mnie wyciągać z dołu ze smołą. Obsypała mnie pierzem, ale padał deszcz i zeszło. To z mojego kuraka to pierze było. Tak, z twojego kuraka. Kurakao. Co to było kurakao? Guard Vampire, proszę. Tego? Okej. Okay. A tego tutaj. Już innego wziąłem na cel, ale dobra, zmieniłem zdanie. Jest? Mhm. Okej, też mam. Dobra. Masz, tak? Tak. No to teraz wracamy z mapki do Village. Bubu Village? Nie. Baltazar Hill Village. Baltazar. Okej. A czemu nie do Bobu Wilk? Taka ładna nazwa. Na pewno mają wielu tych, jak oni się nazywają, turystów dla samej nazwy. Tak. No jest paru, też biega tu. Ej, ale czy nie widzę cię?
No chodźże tu do Surta na dół, no. No, 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 jeszcze dalej, no zejdzie, no tu po schodach. A tu jesteś, okej. Okay. O, o. No, 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 no. Jestem. Patrz, jakie te sety się dostaje, tak wyglądają. Świecą się jak psu, nie powiem co. No nie, brzydkie. Fujne są. No ja. Od razu widać tych lamerów cheaterów, którzy skorzystali z questa. A jakbym dostał, to by mi się bardzo podobał on. Nie, przerobiłbym na piracki. O. Ty, normalnie te sety na tych dzieciach. Hansel and Gretel. Dobra, no to zrobili. Idziemy. Tak, nie bierzemy następnego chodźmy. Nie, nie bierzemy New Discussions, nie? Na pewno? Do flighta szybciutko. I gdzie? I lecimy do Edge of Torment. Boom! Już myślałem, że jednak będzie to Bubu Village. Następnym razem. A to jest chyba najdalej levelowa, czy ten Bubu Village? Nie, tam byliśmy. Byliśmy. Przelatywaliśmy ci, nawet ci pokazywałem Bubu tu, Bubu tam, Bubu Ink, Bubu Yang, Bubu Jang. Było coś takiego, coś mi dzwoni. Czekaj, telefon. No. To było suche. To było strasznie suche. Wyszedłem z wprawy. Domki na drzewie! Uroczy klimat. Tak, i tutaj mamy wejścia do instancji ogólnie. Najpierw weź sobie questy od tego pana. Lukmana? Tak. Wszystkie, czy tylko ciemny niebieski? Wszystkie. Blood for blood. I to jest progres, tak? To bierzemy jeszcze trzy niebieskie. What was his crime? Dobrze. No i ogólnie jeden? Tak. Ogólnie to. No. Ale masz mówić. Ogólnie to tutaj się teraz chodzi tym riftem, nie? Do tego. Do tej Admin Stronghold, ale wcześniej chcę ci pokazać, co było i jak ogólnie się wchodziło wcześniej. Chodź. Idę. Tutaj się szło jeszcze dalej, dalej do końca tej drogi i był to ten zamek, co w filmiku. On sobie dalej tam stoi, tylko że wejście jest usunięte tam teraz. Żeby ludziom było łatwiej, bo im się nie chciało biegać do końca mapy. Seriously? To mogli teleport walnąć przy barze. Przy wrotach. No, zobacz jak tu fajnie jest i to cała historia i klimat i w ogóle i ten zamek taki opuszczony, taki... Nawiedzone i te undead tutaj, choroba, plaga i w ogóle, haha. Powyginane drzewa, które wyglądają jak ludzieły. Fajne, nie? No. Jest klimat. Mordujemy coś? Za dżambiasty ten zamek jest, nie? Bardzo fajne. My w nim w środku będziemy hultajować. Okej. Okay. No i tam to takich wrót się ogólnie podbiegało i tam w środku się wchodziło, tak są tutaj wampiry też po drodze. Pytanie, no, też widzisz mojego seska, że lata bokiem? Okej, okay, teraz już biegnie normalnie, nie, już nic nie mówiłem, nie przerwałem. No i Adma Stronghold. Sotkreta. Wow, mocna. Czeka, czacha nad drzwiami. Wy, którzy tu wstępujecie, żegnajcie się z nadzieją. Tak. A to było wy. Nie, byłem ostatnio na grobie autora, więc ten.
Patrz, jak tutaj wampiry się z undeadami biją. Teraz poubijały akurat. O, ale tutaj mamy jeszcze od protektora questy, chodź. O, fajnie. Zapomniałam wsiąść, no. Weź od protektora, no. No i kiedyś było wejście ogólnie przez te wrota, za to tutaj są, nie? Można było kliknąć i tędy się wchodziło. A teraz zabrali to z tych wrót i trzeba tam, gdzie byliśmy, zapylać z powrotem. Dobra. Nie, no damy, no tylko tak... No, bardziej się zastanawiam nad tym, jak trzeba być leniwym, żeby oponować za przeniesieniem wejścia. Bo to... Pamiętam z innych gier zawsze, jak się szło na jakieś dungi czy instancje, rajdy później, że dotarcie do tego to była może nie połowa zabawy, ale omawianie taktyki i sprawdzanie sprzętu to się wszystko w biegu robiło. No. Zamiast stać w wiosce. Okej. Tu. Nie oglądaj się! Sporo. Coś tu... Hrtoto. Nie wiem, co to. No. Takie to. Ale wszyscy grają tymi bardami, ten... co to się tam Isoso. No, dużo bardziej łamie gra, bo wszyscy mówią, że teraz najbardziej OP są bardziały. A nie znerfili go, czy mają go znerfić dopiero? Może go znerfią w 5.0, ale w tym aktualnym patchu podobno bardziały są najna i nie wiem. Tak mówią. A się tam w PvP nie pcham, także tak nie za bardzo rozumieć te sprawy. Nie, ja sobie całkiem nieźle daję radę, widziałaś, PvP jest szaleństwo. Mm-hmm. Tak. Okej, nie powiedziałam tego na głos. No. Ogólnie ta po prawej to jest ta arma, a po lewej to jest instancja, która jest też z takim piwatem i tam wszystkim, tylko że w po Elioskiej stronie, ale my też mamy dostęp do niej, tak, w tej zonie takiej 45 plus, tak jak u nas jest Brustonik, to oni mają Teobomos Eliosi i tam też jest taka właśnie instancja. Tam taka bardziej elementale, wszystkie te spirity elementalowe są i tak dalej. Tak, a my mamy wampiry. Dobra, to wchodzimy. Boom. Enter at master code, tak? Ready. Mogę jechać dalej. No, i przecież wchodzimy i jesteśmy za tymi drzwiami, co tam byliśmy, nie? Aha. To trochę jest głupie takie, że tak jest przeniesione przez jakiś dziwny portal, się wchodzi, a tutaj nagle te drzwi, no nie? No, ale spoko. Ale exitu nie usunęli. Jak się chce wyjść, to się klika tutaj i się jest przed drzwiami tam, gdzie byliśmy. Też można. Także sporo. Damy tu radę, czy raczej niekoniecznie? Damy. Nic strasznego. No, czemu nie było to tak? Dziwne. Teraz proszę pana, proszę uważać. Te liczne oble bijemy, czy nie? Nie. Nie. I tu gdzie? Dobrze. Teraz tego Bartku i Jan Bart. Thank you.
Okej. Okay. Jeden się zdobył. Teraz tu. Idziemy po klucz. A to jest jeden z tych wypadów na Dungi, gdzie ty wiesz dokładnie gdzie stawać, żeby mnie nie zginął, tak? Mhm. I to jest jeden z tych Dungów, gdzie nie wywalam internetu, więc możemy go zrobić przy jednym podejściu z jednym zamachem. Mam nadzieję. Okej. Co jest, Kicza? Obudziłaś się? Zaczyna się wiercić na kolanach. Uważaj. Jestem. No. Mogłem wcześniej. Andetraksy. Tam są... Mamy wziąć... Tego pana. Tego pana, okej. Okay. A za tego questa nie ma. Tutaj. Każdy ma z tym pogadać, czy użyć, czy ten, czy... Wali talerzyk. No. A jest. Tej spisy. Jest. Dobra. Jakieś grobowce, no katakumby, kanały, co to się dzieje normalnie? Mhm. Jakieś spichlerze i tutaj jakieś kurde same andedy wszędzie. Jak ja później ten zbrud tego podziemia z siebie zmyję? A, to jest Dunder Piton, nie potrzebuję. Uważaj, musisz skoczyć z powrotem tu. Uważaj na lichy, dobra. No i teraz tędy. Templara rozumiem, tak? Mhm. Jak tu się podrapać po kostce i nie ruszyć kotka po drodze? Dylemat. Dzięki za pomoc, dzięki. Nie, nie, bo kliknąłem, żeby autoatak leciał na niego, a kliknąłem w ciebie i mi zisował broń i zaczął biec w tą stronę. A, sorry. Teraz próbując uniknąć tej sytuacji, kliknąłem wcześniej i zaczął atakować. Oj, proszę, proszę. No ja to może naładuję i... Okej. No i w sumie było prawie lepiej, ale wciąż niedobrze. Otwieramy drzwi. Wiecie, bufne. No ja się też jakieś bufy wrzuciłem, mam tego groma chyba w sumie. Prawie. Patrzaj.
Mam przywiązać, nie wiem, lewego? Prawego? No. To na dobra, przykład... tego... Czekaj. Tego z Z-ką. No dobra. Mogłem tamtego dobić. Oto, za to ataku nawet, ale zmieniłem target. Okej. Fajny klimat, przyznam. Nieważne, nie było tego, nikt tego nie widział. Chodź dalej, chodź. Idziemy do komnaty księżniczki. O. Będą jakieś fajne klejnoty do zdrabowania, to znaczy uwolnienia? No niestety ona puszcza skin takiej sukni, ale to dla kobiety tylko. Demet! To już jest seksizm. Czyścimy najpierw te Banshee wszystkie i Tempest. No biją. To niania królewny. Ojej. Ją widziały jak z jakiegoś omena. No. Ile ona tych niań miała? Codziennie inną? Druga strona? Gorąco było w Włoszech? O, piekielnie. Tak. U nas jest, znaczy tam jest trochę inny rodzaj gorąca niż u nas. Nie wiem jak to pisać. W Wrocławiu powietrze jest bardziej zanieczyszczone oczywiście. I u nas jak jest gorąco, to od razu jest duszno i masz wrażenie, że jesteś oblepiona. A tam jest tak jakby ktoś cię tym słońcem kroił po prostu. Wrzyna się w skórę. To tak samo jaka różnica tutaj na przykład u nas, to jest po prostu w Polsce mi się wydaje, że powietrze jest jakieś takie bardziej wilgotne i jak jest gorąco, to od razu jesteś mokry. Tak, dokładnie. No, a w Bułgarii na przykład w Sofii to ta sama temperatura co tak jak byliśmy w Polsce, to nie jest duszno, ale nie leje się z ciebie aż tak, nie? No, słabo. No. Ja wolę jak jednak jest takie rzeźkie powietrze. Ornate box. Zik, podniesione. Dobrze. Czekaj. No i teraz panią księżniczkę. Moment. Mi to zaliczyło, czy nie? A jest. Ja musiałem drugi raz z tym pogadać i to kliknąć. Za pierwszym razem to tylko jakby wczytało, ale nie wzięło, czy nie.
Tak, o, panią. Z serduszkiem. Princesa. No tą sukienkę, co ma na sobie, puszcza dla kobiety. A, ale nie ma... żeńskiej postaci, taką czerwoną suknię, no. Nie ma męskiego odpowiednika. Damn it. No niestety. No nic, no to... takie ma łóżko, no nie? No, bajeranckie. Ona tutaj ogólnie wcześniej, to jak była takim większym bossem, to miała takie skille, że puszczała albo taki debuff, co zżera życie, albo debuff, co zżera manę. Życie czerwone, manę niebieski. I żeby go zdjąć, to na życie się podbiegało do tego miśka, co tutaj jest Nutamu Teliber po prawej, a na manę do tego kociołka, co jest po lewej, żeby zdjąć te debuffy, tylko przez kliknięcie na te rzeczy można, nie? Ale teraz myślę, że jest dużo łatwiej ją zabić i może nie zdąży wykastować żadnego z tych debuchów, zanim ją zabijemy, także okay, jedziemy. Życie do miśka, tak? Mhm. Okej, okay, jestem ready. Okej. Okay. A w sumie sobie też odpalę scrolla. Manę bo wrzuciła. Na mnie czy na ciebie? Na nas obojga, chodź. Okej, okay. Okay. Co tym razem? Życie, chodź. Ta-ta. Mogę ją przywiązać, jak biegliśmy po manę. Do użycia, czy mi się wydaje? Mana teraz, no. Ale już trzeba dobić. Jest. Okej. Okay. Pójdę może zdejmę to z manę, bo dalej mi jedzie. Mhm. Nie wiem, chcesz to, czy... Letterbelt, no mogę wziąć. To pasuje. A to mi obojętne. Ty plate'a nie nosisz, nie? Nie. No i Princess Crown. Chcesz Princess Crown? Female. Nie. Female on. Whatever. Tylko. Wow, ale cię zjadła. No, pod koniec. Znaczy na sam koniec, jak już była na tym. Na wykończeniu. No, bo dobra. Ten drepito jest taki apetyczny w ogóle. Nie, mm-hmm. Czekaj, on był apatyczny. To są dwie różne rzeczy. Sesku do boju! Albo jeszcze nie. Chwila. Albo i nie, Sesek stoi i patrza. Teraz uwaga. Wagam. Jesteś? Jestem. Głęboki wdech, bo tutaj taki korytarz, gdzie poison jest. Po co ja zarzucałem speeda? Dobra, Tyle Sin teraz bijemy. Ale nie czyśćmy Noble Woman Vampire'a z boku? Nie. Zobaczymy, jaki pokój nam teraz da otworzyć z niego. Ma trzy warianty.
Treasury, tu jest Treasury. Lecimy do Treasury. Jeszcze przeżył te autoataki? Fajnie wygląda, jak on z takiej armaty strzela do leżącego. Taki fair play, że ja nie powiem. Captain Moon Drive. Wybijamy obstawę? No nie musimy koniecznie. Mam nadzieję, że go szybko dobijemy, także. Okej. Coś zagrawaliśmy, czy mi się wydaje? A to są jakieś... Boksy. Beach boksy? No. O, krap. One się mnożą. Tak. Jest. Zniknęły? Okej. Okay. Jeszcze jeden strange box. Pięknie. Okej, to było dziwne. Czy on ma coś fajnego? On ma fajne rzeczy. Chcesz Lonely Diamond Ring? No i klucz podniósł, no to będziesz otwierał. Chcesz Lonely Diamond Ring? Dawaj. Chcesz czy nie? Czekaj. O, podnoś może ty, co tam potrzebujesz. To jak mam rolować, czy nie? No skrytym jest to tobie i tak niepotrzebne. Okej, pasuje. I tu się świeci coś na zielono, zakładam, że mamy to podnieść, tamten, ten questowy jakiś ten. Tu na prawo, goblet będzie? Golden goblet? Tak. Okej, to, czyli ubić Leech Observera. Okej, jestem ready jak coś. Tak. Sorry, ale... Spoko. Tak, to nie do przeskoczenia. No chyba, że jest bardzo małe, to przeskoczyć się da jeszcze. Old gold coin, został golden goblet. Coś jeszcze fajnego ma do podniesienia? Niechaj będzie. Oh, nice. Tu i w lewo, i tu i w prawo, i tu i za tobą w lewo, i ten, dobra, nie wiem gdzie jest. Już pomagam. Nie wiem po co to zrobiłem. Ale chciałem pomóc. 20 sekund to potrzebuję. Bo właśnie nie wiem po co to zrobiłem. Demet. 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 i...
Drzwi otwórz. No dobrze, no. Skoro już wziąłeś klucz do kieszeni, no to wiesz. A bo no, mam kleptomanię, no. Uważaj, nic daleko do przodu. Tutaj teraz. Jakie lochy po prostu. Musimy jedne żaby zabić. Oczywiście jakiś poison złapałem, bo czemu by inaczej? Ja tu stoję w szczeku. Tak. Druga strona. Dobra. Co one tam mają? Tylko hajsy w sumie. Rozumiem, że mam wyjść z tego szczeku i stanąć na czymś, co mnie nie będzie żarło podczas walki. No. Dobra. Dobra. Jestem ready. Okej. Tak. Okej. Okay. Tak, zamienił się tak. Któregoś dnia z nas pewnie firmie, ale mam nadzieję, że to nie będę ja. Metodą selekcji naturalnej powinienem być ja. Dobrze, nie firma, ekstra. Zaliczyło? Zaliczyło. Dobra. No to teraz będę robić rasza za chwilę. I tutaj nie ma nigdzie tego Golden Gobleta ukrytego? Nie, bo to któryś musi być tak jak te trzy pokoje, nie? Te co zabiliśmy tego, że weszliśmy do Treasury, to tam jest jeszcze Servants Quarters i Hall Room, także to wiesz, za każdym razem inny klucz, no, wypada do innego pokoju. Tak, także teraz proszę dokładnie, ja cię zaznaczę może. Patrz się, gdzie ja będę biec. Okej, mam odpalić scrolla na bieganie, rozumiem. Tak. I robię takiego rusha do samego bossa, do pokoju bossa, także lecimy po prostu przed siebie. Okej. 3, 4, go. Biegniesz? Biegnę, jestem przy tobie. Dobrze. Dyszę ci w kark. Zaczęła się na drzwi. Okay. Na drzwi. Klik. No. Gdzie jestem? Mogę wyjść i ci pomóc? Nie. Dasz radę? O, krab! Czuję się, jakby to było słuchowisko, jadę tylko na audio. Cicho! Jestem bardzo cicho. No, próbuję, ale kurde, muszę ich zabić, no. Czyli zabić, bo mi przerywają otwieranie bramy.
chcę usiąść, poczekaj. Tak, tak, ja siedzę, czekam. Głaszczę kota. O, dostałem expa. Wiesz, ważne, że ty weszłeś, tak? Jakby było odwrotnie, to było gorzej. Znacznie gorzej. O czym to ja tak? A, nie, okej, okay, spoko. Fajny boss, nie? Widzisz tego konia? Potytającego, tak. Boss, nie toperzy gdzieś tutaj latają, w ogóle klimat jest przemny. Ja się może cofnę od tego bossa. Taka noga jest... W kąciku sobie. A nie, bo to jest ten, ktoś na nim leży. Myślałem, że taka noga tak zwisa z boku, a tam ktoś leży. To ten Lord Lanok leży. Ja myślałem, że ten Lord Lanok został zamieniony w konia. Bo ma ten typ urody. No, on taki, wiesz, przebity to taki, widzisz, ma taką jakby włócznię w plerach. I leży. Tak powiem, backstabnął go ktoś. Takie czachy w ogóle, łańcuchy przy tym koniu. Moment, ja może zgram, żeby nam nie padło nagrywanie podczas walki. Co ty na to? Dobrze. A więc jesteśmy po genialnym moim pomyśle, żeby zgrać materiał na dysk, bo nie mam więcej miejsca na karcie i musiałem restartować kompa, bo się Ion zciął i nie mogłem wyłączyć, ale wszyscy zadowoleni, wszystko będzie dobrze. Czy my bijemy trumny? Że tak spytam, tak. Nie. Mój wewnętrzny nekrofil chciał wiedzieć. Nie, bijemy tego pana, co leży tak biedny na tym koniu. Co? Poniosło go trochę. No, okay. Dobrze. Czy jesteś gotów? Tak, jestem gotów. Odpal sobie scrollę na szybkość, tam na dużo różnych rzeczy. Dobra, o, skończył mi się scroll na bicie, muszę wyciągnąć kolejne. No i tak, nie powiedziałeś mi w końcu, czy masz te potki. Jakie potki? A nie, bo nie widziałem ich. Nie widziałem, co im pokazać. Greater Healing Potion. Life Serum, Greater Life Serum, Enchanted Life Potion i Greater Icy Greater Life Potion nie mam chyba. No to będziesz miał zonka jakby co, ale trudno, bo mam nadzieję, że go zabijemy za nim, ale ma taką tendencję, kiedyś miał, że może prawdopodobieństwo jest, że kastnie takiego skilla, którego trzeba szybko tą potką zdispelować, bo inaczej po nim kastuje zaraz drugiego one-shota. Aha, okej. Okay. Na wybrany target. Także no. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, ale no. Na wszelki wypadek zawsze lepiej mieć tą płótkę. Dobra. Co, jedziemy z gościem? Tak, już szybówki wrzucam. Dzyng, dzyng, pow i go. Przyznam, że mi zaczęła mulić grafa od ilości efektów specjalnych. Patrz, ale podniósł się, nie? No. Nie ma sensu go przywiązywać ani żadnych takich numerów. Nie wejdzie. Niestety. Możesz go silencować, bo to powinno wejść. Ja mam Selensa tutaj, tak? Okej. Okay. Weszło czy nie? Nie, chyba. Okej, okay, silensowałem mu sam nie wiem co. Silence ma, jest, czyli możesz go silensować. No to może jak go będziesz silensował, to nie kastnie tego skilla, tylko powiedziałam. Powiedz, w którym momencie muszę to rzucić, w razie jakby co, trzymam myszkę na tym. Cały czas rzucaj, no, co 8 tak. Sekund go masz. Tak. A! Okej. Okay. Kiedy ci zejdzie z cooldowna, to go rzucaj. A, dobra, zrobiłem trochę, ale... Ale to nie jest nowość warta odnotowania.
coś mnie opętało! Mhm. Okej. Czuję się trochę jakbym bił martwego konia. Mhm. Yeah. Okej. Okay. Fajnie. O, ale skrzynka. Mhm. Używamy skrzynki? Czy... Nie, to skrzynka jest dla powracających. Dla ciebie, tak? Pas. Nie. A ty nie masz klotów? Nie. Okej. Okay. Chain. Okej, okay, nie wiem dlaczego mi się Adam Ogord Jerkin. No, ale z bronią nam wypadła skrzynka, to jest całkiem dobrze, bo tutaj broń na 50 wypada. Kiedyś dawno, dawno temu, to była topowa instancja na 50 level. Tutaj rozciągalne bronie leciały dla takich klas jak moja, dla templarów, dla asinów, dla gladiatorów, rozciągałki i dla chanterów też. Także fajna rozciągalna broń mi właśnie poleciała. Mi padło coś, Lanox Fabled Weapons Chest. Mam to użyć? Mhm, możesz sobie wyciągnąć lepszą broń z tego. I Lanox Aether Cannon. Jeżeli chcesz kanona używać, to kanona bierz. Znaczy nie, no wyskoczy mi, wyleciał mi z tego kanon. Aha, no to... Na 50 Lenoko ma słabsze staty. Aha, bo ten mój jest ulepszony. Tak? Mhm. Będę w stanie na przykład ten nowy ulep... Ale nie, bo w skina wtedy stracę. Nie! Skin jest sprawa najważniejsza w tej grze. Nie oszukujmy się. Fajna ta skrzynia. No. No, to się udało. Nie powiem, żeby bez problemów. Te głazy? A, nie było źle. Tak, te głazy. No, źle może nie było, ale tak ostatnie, nie wiem... 5 minut nagrania, to musieliśmy czekać. Ty musiałaś czekać właściwie 20, ja tu klonowałem z wyłączonym mikrofonem. Nie ma to jak przylamić na sam koniec nagrania. Yeah! I przyznam, dobra, oddaj co możesz oddać. Jeden ten mi został, wolny slot. To nie wiem, czy ja się tu wyrobię. Tu mam coś wybrać? Nie mam miejsc. Czekaj, oni mają tu mercha gdzieś pod nosem? Powiedz, że mają tu gdzieś mercha pod nosem. Mercha... Omane, Soulkirin, nie wiem, chyba nie widzę. Manastone, ten, dobra, to ja wywalę może Andetraxy, dwie sztuki z tego i będę miał teraz wolne miejsce, przynajmniej jedno. I co ja sobie tutaj mam wziąć? Magic Resist, Magic Boost, okej, okay, ten. I on ma jakieś nowe rzeczy? Nie, ma coś in progress. Jeden nieskończony, drugi niebieski in progress. I dwa różowe mamy jeszcze skończone. Tak. Te różowe musimy iść do Village Balthazar. Chodź, polecimy sobie z powrotem. Moment. A, nie, moment, coś chyba. No do wioski, no, flightem. Okej, okay, dobra, już lecę. Flightem do wioski. Klikałem na ślepo. Usłyszę o tym później. I do Balthazar Hill Village lecę. Yeah. O, matko. Tak, czekaj, gdzie są te naramy, które ja wziąłem? One powinny być lepsze niż te, które ja mam. Czy ja nie mam tych naramów? To jest ten jerkin, okej. Okay. A, dobra, są tutaj. Na dole, w tym przykubełku. Interesting. Ile procentów masz expa? Zostały mi te trzy takie klasterki 84,52%. Uuu, ja mam 85, 87, prawie równo jesteśmy. Ty, nie mogę. Damn it!
A ja próbowałem podlevelowywać, żebyś ten... Nie musiała na mnie czekać. Nie, i tak nie zdołałem podlevelowywać wystarczająco dużo się. Demet! So. I zostało 98% 19. Nieźle. Uroczo. O, poszu, poszu. Yellows tak nie. A tutaj ten, okej. Okay. So. Jest. I mam na ramy, które są lepsze niż te, które miałem. Tak mi się przynajmniej zdaje. Gdzie ty jesteś w ogóle? Poszedłem do Merha, już cię gonię. A oddałeś już te questy? Nie, tutaj nie. Pobiegłem do Merha, bo jak Merch coś dla mnie ma, to nie mógłbym tego... jak quest coś dla mnie ma, to nie mógłbym tego złapać, bo nie miałem miejsca w plecaku w ogóle ani czyt. I mam brać Magic Boost Stone, tak? Mhm. I mam brać... Każdy naszynik jest... Aha. Rubis, Safir, czy ten, czym one się różnią? Aha, tu jest Magic Boost, tu jest Crit Strike, a tu jest co? Magic Boost i Magic Resist, a tu jest Magic Boost, HP, Accuracy, 4-2, 175, 4-2. Co jest dla mnie lepsze, Accuracy czy Crit Strike? Magic Accuracy. To jest zwykłe Accuracy albo Crit Strike. No to zwykły tak Accuracy. Zwykłe Accuracy, okej. Okay. Dobra, wzięte. Jakie szalej, normalnie będę miał co ubierać za chwilę. Jestem koło cię. Czy mówisz, że do Pandemonium teraz ten? Czy, tak. Czy to po nagraniu, czy jeszcze na nagraniu ma być? Nie, no po już ten teren ten. A, po już mamy ten teren ten, okej, okay, dobra. Ze scrolla lecieć? Cooldown scrolla. Tak, szedł, najlepiej, okay. najlepiej. Pandemonium scroll! Wizuję, zasyklecał. Ojaj. Kot mi zwiął tak swoją drogą. Z kolan. W międzyczasie, podczas przewałków. Bo uwaga, bo nas z grupy wywali. My się tepamy do serwera. A. Ten tamten, no wiesz, no. Czekaj. Zaczynam panikować. Nie widzę cię. No okay, stój, jest. No. Okej, okay, teraz lepiej. Ty się uzależniłeś już, mówię ci. No, wiesz jak się źle nagrywało bez? Nie powiem co czpiłem wcześniej przed nagraniem. Widać było. Dziękuję, jeszcze jedno nagranie jest w drodze. O Boże. No! O, już się boję. Połączone z Wildstarem w ogóle. Co ty tam poprawiałeś, się boję już. Nie, właśnie nie wiem co konkretnie robiłem. Ja znalazłem temat i stwierdziłem, że klikam w co popadnie. Losowo. Kura mi wieje! Co? I ten. I po prostu tam miałem jakiś temat do ogarnięcia, więc. W momencie, gdy to oglądacie, tydzień znaczy, temu był temat. Nie gadałeś bez sensu, tak? Nie, gadałem. A w sumie mogę powiedzieć, bo to było tydzień temu z ich perspektywy. O roleplayingu w MMO. I jak moim zdaniem Ion jest trudną grą do roleplayowania. No co ty? Ion? No znacznie trudniejszy niż na przykład Władca Pierścieni. A dlaczego? Albo Gwiezdne Wojny. No bo nie masz wiedzy spoza gry. Bo Władca Pierścieni oglądałaś film, wchodzisz do gry i możesz sobie tam wcześniej wymyśloną postać odstawić. A tutaj no świata ten... Iona jednak jest... To samemu wiesz ile ja historii już wymyśliłam, A ja no, byłem na studiach też bardzo dużo. Wszystkie egzaminy przejechałem przed oczami.
prowadź do tego. Ja ci kiedyś zrobię egzamin za Jona, zobaczymy. A już jakiś był, to mi podpowiadałaś. Tak, to był na questach, ale taki mój. W którym odcinku zrąbałeś to i to? Dobra, Essence Tapping Master. Tutaj, okay. Proszę z panem rozmawiać i tak. Improve Essence Tapping Skill. Yes, to level 2 upgraded. Yeah. Okej, okay, a teraz jak nacisnę bodajże P, nie, to nie było P, to teraz jak nacisnę K i Action Function, tak, mam do 199 i tutaj do tego gościa będę miał wrócić w momencie, jak dojdę do 199, tak? Dokładnie. Uff. No popatrz, logika pracuje, no kurde, nie mogę. Czy nie, no bo czasem są, no okej, okay, dobra. To dziękuję, ustawmy się tu, Wlaskotek na potek, czekaj. Czekaj. Ja tam. Ja widzę, że wbija się w płotek. A ja widzę się na płotku. Okej. Okay. Teraz? Nie, ale byłem wcześniej, a teraz mogę... Okej, okay, jestem. Ja jestem, a ty jesteś w. Znaczy jesteś przed. A ja jestem u ciebie na? Nie. Jesteś za. Dobra, to może się ustawmy przed płotkiem. Ale z jednej strony, żeby było. Nie, tym się obracało. O, jest. To ja ci dziękuję, że byłaś. Dziękuję. Przyjemność po mojej stronie, jak zwykle. O kurde, jak razem powiało. Jeszcze będę miał słyszenie za te poprzednie nagrania, tak? To poza wizją. No. To poza wizją. No to dziękuję wam za uwagę i hej! Hej. Ja się nie podnoszę, tak będę leżał. Tak będę leżał. Okej, okay, podniosłem się. Okej. No to tak, mamy jeszcze już niedługo, bo to ta oczywiście końcówka, Wizu się dotarł tak już na koniec wszystkiego. Był przez 3 tygodnie, teraz już się kończy, w tą środę akurat, kiedy zobaczycie filmik. To nie wiem, po co będę o tym mówić, ale był taki event. Był taki event z owieczkami dla graczy powracających i graczy nowych, z nowymi kontami, czyli takich, co mają takie listki koło swojego imienia, albo takich, co mają takie, jak tutaj pan Kruszyneczka, takie ludziki z rączkami do góry, to są powracający. No więc, dla nich tutaj te owieczki mają questy, jeden jest dla takich, drugi dla takich owieczka, które dają armor od levela 1 do levela 6-4, eternalowy armor, który pomaga po prostu szybko wbić level, starcza przez wszystkie te levele, dostaje się deseczkę, też mounta na 30 dni, ale oczywiście jest czas, no nie, 30 dni trzeba zrobić ten level. I potem się dostaje jeszcze jedną skrzyneczkę z bronią i z armorem, grendalki, czyli taki całkiem fajny set, opcjonalnie staty wychodzą jak się go otwiera, ale to trzeba w 30 dni zrobić, jest to set mityczny. No więc tak, do końca trwania eventu, jeżeli się stworzy nową postać, to 30 dni się ma również po zakończeniu eventu na zlevelowanie, ale po 30 dniach od momentu powrócenia do gry lub stworzenia nowej postaci, ta skrzyneczka fioletowa znika. Natomiast ten armor, który się dostaje od 1 do 64, sobie zostaje na zawsze. Także jak ktoś i tak nie miał czasu, to nie dostanie tego fioletowego, ale ten levelingowy armor sobie mu zostanie na zawsze, on nie znika. Spoko, no, oczywiście się to nie łapie na żaden, żeby nie było. No, spóźnialski tam miał dużo roboty i niestety, no. No, co ja poradzę, no. Nie było mnie, ale ta kula jest fajna. To jest ta... Czekaj, Atreja? Nie, jak to się nazywa? Tak jest. Atreja, dobrze zapamiętałem. Wow, zapamiętałem dobrze, nie może być. Czekaj, w którym miejscu my jesteśmy? Wewnętrznej części... Tak, a tak narzekałeś ostatnio, że nic nie wiesz, nic nie pamiętasz i w ogóle... Ej, no musisz... żebyś się czuła potrzebna. Czekaj, teraz wstawię ujęcie kotka. Nie mogę... Czekaj... Będzie widać kotka. Było widać. Będzie kotek na nagraniu. Nie, bo mi śpi na kolanach, nie mogę się ruszyć i nawet nie mogę sensownej wymówki ten wymyślić, bo ja zawsze jestem kinestetykiem, zaczynam nogami ruszać pod stołem tak dość intensywnie jak myślę. I nie mogę teraz.
Mój kot leży na kolanach. I to jest utrudnienie wielkie. No. I tego, i możesz pokazać, co dostałeś od tego. Jak nie pokazałeś jeszcze. W sekundach. Ja to pokazywałem, ale... Okej, okay, dobra, wiem, gdzie to jest. Tak? Tu to jest. Nie, bo zastanawiam, bo mam rozpierniczony cały pokój teraz, bo miałem... Tak, powinienem posprzątać za plecami. Demet! Przepraszam, są mokre ręczniki, ale patrzcie na to, dostałem od Dori! Awesome! To jest ten listan, na którego zbieramy, robiąc te codzienne questy daily. Czekaj, otworzę to jest inventory i pokażę te zielone world tokeny, 57 sztuk, których mi jest potrzebnych ilech? No, dużo. Okej, okay, dobra. Potrzebnych mi ich jest dużo, bo żeby mieć tego listała takiego. Znaczy wiesz, 30 tych niebieskich, które wymieniamy, tak? Po 7 jest zielonych za jeden niebieski. 7 zielonych za jeden niebieski. Teraz powinienem zacenić matematyką, że wiem ile to jest, ale nie będę tego robił. Tak. No i to ma gdzieś u mnie zawisnąć, ale u mnie był rozpierdziel teraz w pokoju, więc jeszcze nigdzie nie wisi. Ale leży na biurku. Obiecał, że nad biurkiem sobie wisi. Tak, bo nad biurkiem mam miejsce na dwie rzeczy, druga też jeszcze nie wisi, tylko nie wiem, gdzie jest ta druga. To jest taki list w garniturze. Ale nie ma go tutaj, nie wiem, gdzie go położyłem. No. Twój to przynajmniej no wiem, gdzie leży. No i jest drugi event, szukosy, stare, nowe szukosy, ogólnie nowe, no bo teraz znowu się zaczął ten event, a stare, bo stara koncepcja jeszcze od dawien dawna. Pierwsze szukosy, które były, instancja, 3 stage, bronimy wieżyczek, jako zamieniamy się w szukosy i takie bajerki, też można jakieś fajne nagrody, no tylko, że trzeba ogarnąć, tak, a jako, że tak, to mamy pod znakiem zapytania w tej chwili, to się pobawimy, tak, o. Okej, okay, co mam kliknąć? Indiana Joshunerka i Enter. Aha, i nie wiesz tego questa, czy wziąć od niego questa, bo on ma questa i jest... Aha. Weź se questy, nie wiem czy je zrobisz, ale weź. Damy radę, dzisiaj już jeden zrobiłem. Da ci jakieś okay. Tam szuko coiny za jednego i potem ci otworzy jeszcze dwa. A, jeszcze są dwa, czyli też brać, tak? Akcept. Nie wiem o co chodzi, ale się uśmiecham jakbym wiedział. Ja tam jakiś jeden klucz mam z tego poprzedniego, którego nie udało się tam zużyć, tak mi się wydaje. To nie to samo. Indestructible Imperial Box Key. To nie to. Okej, okay. I teraz you enter the Ancient Sugar Imperial Tomb. Zesłał mnie. Okay. Ale czaderski, jakie spodenki ma! Twój jest wyższy. No. I mamy bardziej proporcjonalną głowę. Nieprawda. Szugowski takie mają. Czy to są szugonerki? Szugonerki, tak? To szugonerki. Nie, no szugosy, no. Okej, okay, dobra, to szugosy takie właśnie mają. Zobacz, on tak powinien wyglądać. Mam jakieś trzy normalne. Dobrze, tak, idź tam na górę. Idę tam idź na górę z lewej strony, na schody z lewej strony, po lewej stronie u góry, tak, stop. Tak, i stoisz, i teraz będą wychodziły takie fale mobków. Masz tutaj takie przed sobą trzy skille, prawda? Pierwszy skill jest obszarówka za 250 damage, drugi jest one target za 3000 damage i trzeci jest obszarówka za 566 do 567 damage, obszarówka 4 opponent wokół ciebie. I po prostu, jak wychodzą te mobki, łapiesz target tabem i bijesz tymi skillami 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 cały czas, żeby zadawać damage i żeby te mobki padały. Będzie bossik. Po drodze, bo jeden bosik, drugi bosik, ja będę zbierać hile, będę healować wieżyczki jakby co, także nie przejmuj się o to, ty po prostu 1, 2, 3, cały czas, w tej rundzie okay. Tylko to robisz. I to właściwie okay. Jedyna runda, jaką zrobimy zapewne. A może się to było udano. Będzie ich doszło, one nie biją ciebie, tylko będą szły w kierunku tych wieżyczek, co będą na dole tutaj. Nie mogą zbić nam średniej wieży, środkowej. Bo wtedy się nam przewali cała runda, ale te boczne mogą na przykład, nie?
Także okay. One na razie będą wychodzić tylko z tej prawej i z lewej strony, także spokojnie. Ja ci będę pomagać, spróbujemy ogarnąć. Dobra, zaczynamy. Pojawił się tabuj i bij. Wow, aha, to jest taki zbliżeniowy, dobra. Dajesz radę? Pewnie, że prawie, tak. Dobrze. Na parze jest tylko jeden, patrzy cały czas i tabuj. I pięknie. Nie wiem, co się dzieje. Świeci z mojej strony ta na dole. Ja nic nie zepsułem. Nic nie zepsułeś, wszystko jest dobrze. Okej. Okej, chyba zrąbałem. Nie. No tak powinno być, okej. O, okej. I chodź na moją stronę do bosika teraz. To jest bosik. Pierwszy. Spokojnie, bez stresów. Teraz mi to mówisz? Ja się tu zapowietrzam. No, żeż, puszczaj. Da się z tego wydostać, czy nie? Da się, spokojnie. Okej. Do góry. Proszę. Dobra. Te emocje. Ale walka z klawiaturą. Aż tak to słychać? No. Oj tam, no. Co ja poradzę, że mam głębokie klawisze? U mnie na TS-ie słychać, ale ogólnie aha. Na tym nagraniu to nie słychać aż tak. A z drugiej strony, ja idę tych moich. No. Okej, mam bossa. No wiem. Padła mi. No wiem. Spoko. Nic się nie stało jeszcze. Teraz tak mówisz. Cztery metry stanie od bossa. Dalej bliżej. Od targetu bossa 4 metry ci pokazuje, nie? Tak, nie pokazuje nic.
Nie masz włączonego? Jaki dystans masz od moba? A nie widzę. Na targecie? Aha, jest, pokazuję, 4 metry. No, dobra, no. Faktycznie. Tamten się w ogóle świeci, jakby miał jakiś drop. O, i nawet klucz wow, dostaliśmy. Wow, third piece of treasure chamber map. Weźmiesz to, czy tak. Mam to wziąć? Bierz, to jest dla ciebie. Bo dostajemy takie, właśnie to nie powiedziałam, ale dostajemy takie mapy, właśnie kawałki map. I potem na koniec taką skrzyneczkę się otworzy i potem taki klucz, który wchodzimy już na końcu do treasure roomu. Także... Klucz jest i są trzy kawałki tak. Mapy. Dobrze. Dobrze. Bardzo ładnie, no. Udało nam się pierwszą rundę zrobić. Teraz będzie... powinno być trochę łatwiej. Dobra, idziemy do następnego stage'a. Po prostu cofamy się. Z nim się gadamy, czy...? Tak, z nim gadamy, on nas przeteleportuje. You say that you wish to transfer me to Sugar Veteran, tak? Mhm. Okej. Powinno być łatwiej? Mhm. Nie wierzę ci. Podpuszczasz mnie. Nie, bo teraz dostajemy czwarty skill, dostaliśmy, tak? Widzisz? Tak, taki jest. Fioletowy. Tak. I ten skill używa nam pomarańczowy paseczek DP, tak? Mhm, tak, mam. Masz na fulla go, prawda? Tak. Tak, no i będą się pojawiały fale, to po prostu łapiesz jeden target i puszczasz jeden raz ten skill. To jest poison, który, taka dota, która je wykańcza overtime, czyli wiesz, no w czasie. Tak. No. Tak, i one sobie idą dalej, ale i tak za tobą, jak je przepuścisz, to sobie za chwilę umrą, tak? Jak wyjdą takie większe, takie napakowane, takie krale, takie większe, to możesz je tam walnąć jeszcze obszarówką dodatkowo do tej poizonki. Ale jak są takie malutkie, wystarczy tylko puścić raz tą poizonkę i one sobie przejdą dalej i za chwilę i tak umrą. Także powinno być łatwiej je wybijać po prostu w ten sposób, nie? A, spoko. Czyli zarzucić no. I skupić się na kolejnej. Idź sobie tutaj na lewą, na ten podest tutaj, o. Tutaj? Mhm, tutaj sobie stój i tą stronę się zajmuj cały czas, tylko to tymi, co wychodzą z twojej strony. Ja się zajmę, spróbuję zająć środkiem i bokiem. Zobaczymy, jak okay. To wyjdzie. Dobra. Puszczam. Padają jak mają padać, czy? Przeżyło, czekaj, dobiję go. Mam bossa chyba? Chyba nie damy rady. Pomóc ci tam? Nie mam healy już, wiesz, tacy. No ale było fajnie. No. Że tak powiem... No niby można i próbować i trzeci stage robić tutaj, wiesz, to bez kluczy będzie. Chodzi o klucze i o healy, ale bez healy i bez kluczy to tak troszeczkę trudno będzie. No. Ale przyznam, że tak mój dany depito mógłby wyglądać zawsze, ludzkość byłaby szczęśliwsza. Ciekawe, jak one będą wyglądały po zmianie grafiki. Tak samo?
No, to chodźmy na trzeci stage jeszcze. Zobaczymy, okay, chodź. Dobra. Czerwonym. Jeszcze mają uszy królika. What? Czuję się jak jakiś taki Pokémon. Ale pasuje ci do róży czerwoną teraz. No, czadersko wygląda. Te no tutaj też raczej nie damy radę, bo no, chyba nie damy. Bo nie mam ani healy, ani freeze'ów, ani nic, a to jest potrzebne, te kuleczki. Byś musiał stanąć po lewej i też tam puszczać na każdą falę te... no. Trucizny. Trucizny. No, jednak ta pomoc tego trzeciego by była tutaj, wiesz, lepsza. No ale no cóż, no, nie mamy, no to tylko tak pobawimy się. Nie ma letko. Tak. Dobra, jestem gotowy. Bardziej gotowy nie będę. Okej, już jestem mniej gotowy. Ła! Mam nienaładowany ten. Ale chciałem przyszarżować. Okej. Ja to wytnę potem po nagraniu. Demet! Nie, ustawiłem się tak, że jak oni schodzili po krawędzi po tych schodach, czy jak to nazwać, to ten. No zaraz nam padnie. To biłem jednego tylko z nich. Ale było blisko, powiem ci, że czułem zwycięstwo już, nie? No, możesz sobie wziąć jeden quest oddać. Szczegół coin poucha dostaniesz. A, to tak. No to niestety, no to jak na ciebie pierwszy raz tutaj i plus tego, że nie było żadnych healy ani nic, no to się niestety nie da, ale inaczej jak są trzy osoby, każdy ogarnia, to bardzo łatwo jest to wszystko zrobić. No. Chodź zobacz, ryba. Ryba lata, ryba, zobacz. Gdzie jest ryba? Nie widzę ryby. To podejdź. A jest. Wiele... I księżyc. No, też taki dziarnięty w pół. Nadgryziony. No bo to jest Elysia. Księżyc. Czy... To jest druga ta planety, połowa. Tak? To znaczy... Nie, to my normalnie jesteśmy tam w środku, tak? Czy... No nie, my jesteśmy po tej drugiej części ogólnie. No. My widzimy tą drugą połowę jako księżyc, a oni widzą naszą połowę jako księżyc. A w ten sposób. Mhm. Ja myślałem, że oni nad nami wiszą jako niebo. No nie. Aha, okej. Okay. U góry jest pustka. Dobra, to część. No i ogólnie ten, przez to tutaj się potem wchodzi do tego roomu treasure, przez ten monument, nie? O, mam ten... Treasure roomu na koniec. Na skrzydłach latałem jeszcze tym. Nie wiedziałem, że się da. Myślałem, że jak jestem w tej jego formie, to nie mogę latać. No, no to tyle. Dużo ładniejszy niż ten, niż mój. Dobra, nie, nic nie mówię. Okej, dobra, dzięki, cięciu.